To jest niesłychanie piękny fragment, kiedy król idzie do świątyni i rozwija list, który dostał od króla, który mu urąga, który go upokarza, który go zaszczuwa, który go chce zastraszyć. I król nie pozostaje z tym wszystkim sam, tylko rozwija to przed Bogiem i mówi: Zobacz, co on do mnie napisał. Ilekroć ktoś wysyła ci taki list swoich złych emocji, taki list swojej niechęci, jakichś urągań, kiedy historia ci przysyła takie listy, takie wspomnienia, czyjejś złośliwości, upokarzających słów, nie bądź z tym sam, nie bądź z tym sama. Weź ten list, idź na modlitwę i rozwiń go przed Panem, a wtedy doznasz pocieszenia. Nie będziesz z tym sama, nie będziesz z tym sam. Chyba kiedyś o tym mówiłem w chlebaku, ale ani ja nie pamiętam, ani wy prawdopodobnie, więc powiem to jeszcze raz, nawet jeżeli to kiedyś było. Lubię tę Ewangelię, bo ona jest takim kolcem w nos dla takich różnych świątobliwych, w takim złym znaczeniu tego słowa. Czasem jak tam się coś tam mówi o miłości Pana Jezusa, albo się mówi o takim wychodzeniu w miłości do innych, albo w takim przyjmowaniu inaczej myślących, to zawsze się pojawi jakiś mądry, który napisze komentarz: Ale Pan Jezus powiedział, nie rzucajcie pereł przed świnie. Czyli na przykład tak się trzymajcie katolicy z tymi waszymi świętościami dla siebie, nie rozdawajcie tego, bo tam podepczą. No powiedział, tylko sam nie wypełnił. I to kocham w Panu Jezusie. Zauważcie, powiedział, nie rzucajcie pereł przed świnie. I jak napisał jeden z ojców Kościoła, to jest przykład zdania, którego Jezus sam nie posłuchał u siebie. Bo sam siebie, największą perłę, rzucił świnie. I pozwolił, żeby go podeptali, żeby go zniszczyli, zgnoili i żeby go zadeptali po prostu na śmierć. Czy jest jakaś większa świętość niż Pan Jezus? No nie ma. No nie ma. On jest najświętszym, co mamy, największym darem, a sam się pozwolił zdeptać. No pozwolił. Jak tę Ewangelię kocham, bo ona mówi, że jak się kocha, to się nie myśli, czy ktoś wykorzysta, nie wykorzysta, uszanuje, nie uszanuje, doceni, nie doceni, może w ogóle zeszmaci i tak dalej. Nie, miłość to wszystko przekracza. Ja sobie tak myślę, że jakby to zdanie oczywiście jest prawdziwe, to jest jasne. Że oczywiście, że trzeba używać rozumu, tak? I trzeba szanować różne rzeczy, które mamy. To jest oczywista sprawa. Ale tam, gdzie chodzi o miłość, to jeżeli trzeba w imię miłości coś poświęcić, jakąś świętość, poświęć, wyrzuć. Po prostu wyrzuć, dlatego że miłość musi wszystkim kierować. I myślę, że to Pana Jezusa bardzo jasno było widać. Sam siebie, największą perłę świata, rzucił przed największe świnie tego świata, nas, i żeśmy go zdeptali. I on nie powiedział, ale nie dam wam siebie, bo mnie zdepczecie. Nie, mówi, jak chcecie, to zdepczcie. I myślę, że coś bardzo pięknego w tym jest. Uczmy się tego od Pana Jezusa.